Słuchaj, bo tak w sumie, nie? No. To skoro tam była skrzynka, to może więcej jest gdzieś z tych skrzynek. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie Nie chce myślałem o mi się tym. szukać. Mogłoby tak być. Nie wiem, czy tak jest. Budujemy drugi dom? Drugi? Nie no. Ciekawe, czy jeszcze nas będzie próbował tutaj zabić. Oby nie. Nie wiem. Musimy się też pułapki go porobić. To nie teraz. Jak rozpalić? Tu. Bo nie mamy zapalniczki, nie? Jesteś? U góry, tutaj. Całkiem? No. Nie, całkiem. Drugie piętro? No. Aha, bo tutaj taka dziura się zrobiła teraz. Ja tego pomieszczenia wcześniej nie było ogólnie, nie wiem czy założyłeś. Ja chyba powiększyłem tutaj teraz, bo No. się trochę spaliło i po prostu Tu ten. się ściana skończyła. No, ja Wtedy. teraz powiększyłem. Tu git. Ciekawe, czy z drugiej strony tak samo jest. Z drugiej strony już chyba tak nie będzie, wiesz? Nie, muszę zostawić już. Ja bym to już nie jest, dobra. Ale tak teraz powiększam, że trochę lepiej jest, nie? Taki strych z tego zrobimy, co? No. Czyli to zniszczę. I to będzie takie miejsce do obserwowania. Może być? No, może być. Trzy pary drzwi to już na pewno usłyszymy. Idziemy na chwilę spać, bo nie spaliśmy jednak te poprzedniej nocy. Na chwilę bym w sumie poszedł spać, mam szczerze. Już nie ma dziury w dachu, nie? W sensie, czemu ja ciebie pytam, czy idziemy spać? Mogłem sam iść spać, ale okej. Nie ma już dziury w dachu, nie? Nie, tylko tam zrobiłem na strychu, żeby mieć takie miejsce do obserwacji, bo to idealnie przed domem patrzę, wiesz o co chodzi. Jak tu teraz zrobić, bo tu jeszcze taka dziura jest. No, niech to będzie. Będzie w razie co obserwowanie stąd. Albo płotek może taki. Drzwi stąd będziemy obserwować. Dobra, to się jutro załatwi, bo ja mam tu takie płotki po tamtym. Zrób tutaj, bo tu Albo trzeba. jednak nie mam. Ja zrobię, bo tu może byśmy nie wypadli potem. No dobra, może wyskakiwaliśmy, nic tam się nie działo, ale wiesz o co chodzi, no. Nigdy nie wiadomo. Właśnie. Bob the robot. Czemu to jest robot? Tej głowy już nie ma. Niepotrzebny mi jesteś. Dobra, to wtedy dobrano. Bartek. Co jest? Ja już ten płotek tam zrobiłem. Poszłem spać. Że ja tam jesteście? Boże, ten strych nie zmylił. Widzisz, tak jest. Aha, tu git. Tu nie można No. przejść, no dobra. I ogólnie nie wiem, co jeszcze teraz Jej, to tutaj coś robić. chyba se upiec. Ej, Bartek. Nie gadaj. Co to jest? Skrzyp? Stąd do drzwi. Bo się otwiera drzwi, że coś tam zobaczę. Są tu krew. Boję się już otwierać. Okay. Tutaj. Tutaj. Ślady się tak urywają. Tu. I dalej. Tam coś jest. Kto wskakuje? Ty możesz.
To mnie blokuje lekko. Głowa ludzka. Co? Ludzka, w sensie człowieka. Patrz, widzisz? Skocz tam. Widzę. Ale kto był w naszym domu i został zabity przez kogo? To musiały być dwie osoby. Ktoś go musiał zabić u nas. Wybek, jakby to właściciel był. Nie, do domu, do domu, do domu, nie. Zamknij wszystkie drzwi. Zabarykadujemy się. I tą krew idę zmyć. Nie chcę jej widzieć w tym domu. Zakluczam drzwi. Zabarykaduję okna. Tylne drzwi zabarykaduję jeszcze. Wiesz o co chodzi, nie? Tak, wiem o co chodzi. Ale to stąd prowadziło, nie? No. Ja w tej skrzynce tą krew zostawię. Ja też. Była creepera to jest w ogóle. Ona była zawsze. No. Znaczy, nie wiem czy od zawsze, ale odkąd jesteśmy. Nie wiem. Dobra, chodź na górę, obgadamy to. Co my tu w ogóle robimy. Mieszkam. Tu kolejna głowa creepera ogólnie. Nie zwracałem na tę głowę uwagi. No. Tutaj? Albo chodź tutaj, zobaczymy, że ktoś... Czemu ty to zagrywałeś? Miało być to odkryte. Czemu? Zimno. No, żeby patrzeć, czy ktoś idzie. Ta krew to. No kurczę, no bo tak zbytnio nie wiem, no bo jak ser właściciel wrócił, został zamordowany przez gościa, który nas próbował zabić. No to w takim razie... Gadamy tu w ogóle od 20 minut. Ej, bo ogółem, jakby tu jest otwarta część, nie? Ale mi jakoś cieplej jest, nie wiem czemu. Tak cieplej się zrobiło w całym domu. Ale... Nie wiem. Szczerze mówiąc. Drzwi zabarykadowane. Co? Piecyk. Wyspalałeś? Nie, przecież siedzieliśmy tam od 20 minut, a on był ciągle przecież nie aktywny nie było. A nikogo nie było, bo jeszcze ciągle patrzyłem przecież tam. A drzwi są dalej zabarykadowane i okna. To ktoś w środku się ukrywa? No bo wszystko jest zabarykadowane na swoim miejscu? Gdzie on w środku? A to sam bez sobie życie. Pali się. On się podpala. Co? Czemu się pali? Idę na górę szybko. Na górze się pali wszystko. Co jest? Czemu? Nie wiem. Czemu się pali? No to naczyśćmy to. No. Aha, fajnie, żeśmy to odbudowali. Ale od czego to się zapaliło? Nie wiem. A! Ja już nie wejdę na górę. Oba. Wszystko się pali, dosłownie. Nie, nie może tak być. No, co jest? Skąd? To... No mówię, ktoś stary musi być w domu. Naprawdę... Zgaszę piec. Niedawno było odbudowane. Jezu. No czemu to się pali to w samym miejscu, co przed chwilą? Nie wiem. Piec... Dobra. Tu git. I znowu wszystko... Zmarowało. Piec się nie pali. Bo zgasiłem. Okej. Dobra. Mamy do czynienia z piromanem. Co się stało? Mniejsze straty niż wtedy, ale jednak. Nie wiem, czy mniejsze. Zjedzę. Czemu będzie nas tak długo podpalała, że stracimy wszystkie materiały? Nie pomogą ci wejść. Ktoś tam biegnie. Ktoś tam ucieka. Tam ktoś ucieka, nie wiem, czy widziałeś. Nie widziałem, bo jestem tu, ale...
Jeszcze się pali? U Aha. góry się pali. Palą się rzeczy. No już szczępina. Śnieg pada. Tak wiem. Jak to ja nie wiem. Jezu, wszystko znowu się spaliło. Wiesz co, stary, tym razem gdzieś z tymi półdeski, w sensie, wiesz jak to się nazywa, nie? Tym taki, jak to się nazywa? Pustaki. O właśnie, kit z tym, żeby to w ogóle było, nie? Ale mówię, ktoś stary jest w środku, jak nic. Nie, chyba. Ale co to miało być? Nagle piec się zapalił? Nagle coś nad nami zaczęło się palić, kiedy my schodziliśmy z góry. Dach. Najgorsze, bo znowu dach jest. Dobra, z tej strony zakryte. Tamte zakryj. Tu już trzeba zakryć. Dobra, jakoś trzeba. A tam ktoś uciekał. Są zamknięte. Chyba jeszcze barykadowaliśmy przecież. Co robimy w takim razie? Pułapki musimy wymyślać. Ktoś jest w środku, stary. Ja przeszukuję wszystko, co jest możliwe. Co, wszędzie pułapki zrobić? Czekaj. Mam pomysł. Zrobiłem tu takie wyjście. I tu też z tej strony będziemy mogli patrzeć, czy ktoś nie ucieka nieraz. Wiesz, o co chodzi. Cześć, idę wszystkie drzwi zamknąć. Ja idę spać.